Dzień dobry. Szanowne absolwentki i szanowni absolwenci Gdyńskiej Trójki. Serdecznie gratuluję Wam ogromnego sukcesu, jakim jest niewątpliwie ukończenie nauki w Gdyńskiej Trójce. Vir honestus et bonus civis. Człowiek godziwy i dobry obywatel. Ta szlachetna dewiza szkoły rycerskiej jest także dewizą Gdyńskiej Trójki. A że szlachectwo zobowiązuje, to absolwenci naszego liceum winni być wierni jego dewizie. Ostatni dzień Waszego pobytu w Gdyńskiej Trójce jako uczniów to wyjątkowa okazja do uhonorowania tych spośród Was, którzy wspaniale pracowali na rzecz innych ludzi, skutecznie nieśli im pomoc, a także byli autorami różnych szkolnych przedsięwzięć. Mieli wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, godnie reprezentowali liceum podczas zawodów sportowych albo zdobywali laury w olimpiadach czy też w konkursach naukowych. W pierwszej kolejności zaś na wyróżnienie zasługują ci, na których zawsze można polegać, czyli osoby spolegliwe. Pięknie Wam za te wspaniałe osiągnięcia dziękuję. W tym szczególnym dniu kłaniam się i serdecznie dziękuję za pracę wychowawczą i dydaktyczną Waszym wychowawcom oraz nauczycielom, Waszym rodzicom za różnorodne wspieranie naszej szkoły. Drodzy absolwenci, drogie absolwentki, wierzę, że okres edukacji w naszej szkole zaowocuje nie tylko uzyskaniem przez Was znakomitych wyników na maturze krajowej lub międzynarodowej, ale także pomoże Wam mądrze zaplanować zarówno karierę zawodową, jak i życie osobiste. Proszę, pamiętajcie o tym, że jeśli nie będziecie mieli na swoje życie własnego planu, to staniecie się częścią cudzego i to częścią traktowaną bardzo przedmiotowo. W tej sytuacji nie ma mowy o tym, abyście panowali nad różnymi życiowymi zdarzeniami, które pozostawione same sobie, nie miejcie złudzeń. Zawsze przybiorą jak najgorszy obrót. Zachęcam Was do otwierania się na innych ludzi oraz do sięgania po książki i te papierowe, i te elektroniczne, ale z wielu, różnych, nawet przeciwstawnych półek. Nie czytając wcale, czytając niewiele lub czytając książki tylko z jednej półki, bardzo się ograniczamy. Tak ograniczeni podatni jesteśmy na jednostronne i stereotypowe ocenianie innych ludzi i takież postrzeganie wydarzeń, w których uczestniczymy lub których jesteśmy świadkami. Bardzo proszę, nie szukajcie usprawiedliwienia swoich czynów i słów w podręcznikach lub książkach pisanych przez innych, ale własnoręcznie piszcie swoje życie i zawsze czytelnie się pod nim podpisujcie. Moim wszystkim maturzystom z 2020 roku Wiesław Kosakowski, dyrektor Gdyńskiej Trójki, Gdynia, 24 kwietnia 2020 roku, w 70-lecie utworzenia III Liceum Ogólnokształcącego imienia Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Naukę w Gdyńskiej Trójce, moi drodzy, właśnie zakończyliście. Do zobaczyska na maturze. Wszystkiego najlepszego.